No i garncarze, żeby między sobą się nie kłócić, rozróżniali te garnki za pomocą merk garncarskich. I te merki najpierw służyły garncarzom, a później ludzie, którzy nabywali te garnki, nie za pieniądze, gdyż był handel wymienny, rozpoznawali jakość tych garnków po tych właśnie merkach. Po prostu widzieli, że z pewną merką garnki szybciej pękają, a z inną dłużej służą. No i szukali tych lepszych i nazywali je garnkami merkowymi. Tak, bo to jest Also, ich sage jetzt ein bisschen auf Deutsch, ich lese vor. Also, wie tüpfert man, ja? Wir brauchen vor allem einen Lehm, ohne Klümpchen und Schmutz. Den Lehm muss man gut vorbereiten. Der Lehm muss durchfrieren. Man gießt in Wasser, schlägt mit dem Hammer, dürrt, trocknet und malt. Und die Weberei, das sind eine Sitzbank und eine Tüpferscheibe. Die Tüpferscheibe, das sind zwei Scheiben. Sie sind auf einer senkrechten Säule. Der Tüpfer sitzt auf der Bank und bewegt mit dem Bein untere größere Scheibe. Die Tüpferscheibe dreht sich. Auf der Bank liegt der Lehm, ein Gefäß mit Wasser zum Handtauchen, Farben und einen Pinsel. Den Lehm knetet man mit dem Wasser wie ein Teig und formt man eine Walze. Aus dieser Walze schneidet der Tüpfer eine entsprechende Größe von Lehm ab und klebt an die obere Tüpferscheibe an. Der Tüpfer dreht mit der Tüpferscheibe und formt, modelliert den Lehm mit leicht feuchten Händen. Das Gefäß muss trocken werden. Wenn das Gefäß schon trocken ist, legt man es in einen Tüpferofen und brennt man ein Dutzend in der Temperatur ca. 1000 Grad Celsius im Lagerfeuer. Und dank kettlichen Bewölkerung kennt man die Tüpferscheibe in Polen seit ca. 300 Jahren vor der Christi. Also das ist ein bisschen kompliziert, ja, zu machen, zu fassen, ja. Also, in allgemeinem. Mein Pytanie. War das so, dass jedes Dorf einen spezialisierten Töpfer hat oder hat jeder Haushalt seine eigenen Töpferwaren hergestellt? Jest takie pytanie, czy każda wieś miała taki jeden warsztat garcarski? Czy każdy mieszkaniec miał? Zazwyczaj rzemiosłami zajmowali się ci, którym najgorzej szła uprawa roli i hodowla zwierząt. Ale na wsi była jedna. Tak, zazwyczaj była jedna wyspecjalizowana w czymś osoba, rzemieślnik. Ale takie tego typu garnki potrafił wylepić każdy. Garncarze już na toczku potrafili coś takiego uzyskać. To nie jest z koła garncarskiego, tylko z takiego toczku. Also jeder Einwohner aus Mittelalter kann so ein Gefäß machen. Aber in jeder Dorf war nur eine Tüpferei. Mieszkała cała rodzina, to było 5, 6 do 8 osób, ale bywały też przypadki, że kilkanaście. Ja, tyle jest wtedy ganze familie. Cirka 6 personen, aber auch zum Beispiel 5 personen. No i można się zastanawiać, jak w takim małym pomieszczeniu tyle ludzi dawało sobie radę. Otóż w tamtych czasach chaty głównie służyły ludziom do spania i trzymania dobytku, co cenniejszych rzeczy w środku. Früher ist dieses Haus nur zum Schlafen. Ja nicht zum Wohnen, ja nur zum Schlafen. Przede wszystkim tu było raz ciasno, dwa nieco ciemno, tym bardziej, że te małe okienka na zimę były zaczopowywane, żeby nie uciekało ciepło. Ja, hier war zu eng, zu dunkel, ja, und diese Fenster waren sehr klein. Dodatkowo było trochę duszno, gdyż kominy pojawiły się na tych ziemiach na przełomie XIII-XIV wieku. Und war keine frische Luft, denn die Schornsteine sind aus 13-14 wiek. 13-14 Jahrhundert erst.
A do tego momentu dym z paleniska uchodził dymnikami, otworami przy samym szczycie dachu. Testowania miała tendencję do siepania się prucia na rantach. Dlatego gotowe już uszyte ciuszki były na krajach swoich obszywane krajką, takim wzmocnieniem, paskiem, który powstawał na bartku, takiej deseczce tkackiej. I praca na tym bartku była analogiczna do pracy na tym krośnie, gdyż też mamy tutaj osnowę, dwie warstwy i przy każdym przełożeniu przekłada się. Są sobie taki wzorek, odpowiednio są tutaj ułożone nici. I na tym to polega, na przekładaniu osnowy. I zawsze, z jednej strony zawsze musi być z tej samej strony. Bo wtedy nam nie wyjdzie i będziemy mieli właśnie, no tu akurat nie powsta, o, takie coś, jeżeli nie przełożymy. Musimy pamiętać, żeby czułenko przełożyć tu między tymi niciami. I znowu przekładamy, dociskamy, wyrównujemy i znowu przekładamy, dociskamy i przekładamy. I już mamy kawałeczek. Proszę bardzo. Yes. Mainly used during hunting. Mm-hmm. Okay. The same things, you know, only the sword, which was very rare in those times. Well, that was the only weapon used on for fighting, but not for hunting. And I was wondering if they would try to buy something so specialized or something of a greater quality from, I don't know, Salamanca or something. Mm-hmm. Maybe that they try to that this was an item of luxury maybe. Yes, but was it relevant here? Actually, the more common way to gain those things were not by the trade. You know, trade. Like loot. Yes, exactly. Because trade, of course, but only if you had a good deal for it. Yeah. So, for example, you can. Not good idea to attack. Moi drodzy, pokazywałem wam tą technikę, wyjaśniałem lepienia garnków. Tutaj są właśnie wylepione taką techniczką garnuszki, ale wydaje się to proste, a wcale takie nie jest. Dlatego mamy też propozycję nieco prostsze na tych dwóch planszach, które przedstawiają przykłady biżuterii z tamtego okresu. Jest to o tyle prostsze, że są to płaskie rzeczy, w związku z czym właśnie wykonanie. Wir werden diese Schmuckel machen. Ja, die Tipfe zu machen ist ein bisschen schwer. Das ist einfacher. Moczymy w packę, żeby się nam glina nie lepiła i robimy po prostu placek na początku. Potem jakimś zaostrzonym narzędziem sobie
wyrysowujemy wzorek, który tam na przykład nam się najbardziej spodobał. Jak się coś nie uda, zawsze można wymazać. I można wziąć do domu potem, tak? Tak, to co zrobicie, zostaje dla was na pamiątkę. Albo możecie to sprezentować komuś. I następnie można sobie wyciąć ten wzorek, który się wyrysowało. Ale po tym całym wycinaniu i wyrysowywaniu właśnie niezbyt estetycznie to wygląda. I tego typu farfocle warto pozdejmować, bo one podczas wysychania gliny będą się wykruszać. Tak samo tu, gdzie chcieliśmy, możemy sobie ładnie powygładzać. Tak, żeby właśnie można być z tego dumnym później, móc się tym pochwalić, a nie chować ze wstydu. Także polecam cierpliwie, bo właśnie cierpliwość to jest podstawowa cecha wszystkich rzemieślników. Wykańczamy tak, żeby to w miarę ładne było. No, wir brauchen jetzt sehr viel Geduld, um das schön zu machen, ja? Nieco wie zum Beispiel im Weberei. I teraz tak, nieco trudniejsze, ale wciąż prostsze od zrobienia garnków jest zrobienie jakiejś takiej figurki. Das ist schon ein bisschen schwer zu machen. I teraz najpierw robimy na przykład sobie taką kiełbaskę. Jeżeli chcemy tutaj którąś z tych podłużnych, stojących figurek zrobić i odrywamy kawałek, który nam będzie już służył za podstawkę i od tego warto zacząć zrobić ją, mieć gotową. Następnie tą naszą niby kiełbaskę nadziewamy na wykałaczkę, tak żeby nam się łatwiej pracowało. Także jak ktoś się zdecyduje na taką podłużną figurkę, proszę się do mnie zgłosić, dam taką wykałaczkę. I teraz, żeby nadać kształt, bo na przykład bym chciał zrobić tutaj figurkę świętowita, znalezioną przez archeologów na terenie Wolina, wykonaną z dębu i właśnie takiej wielkości. Zachowała się dlatego, że leżała w bagnach. W środowisku beztlenowym można lepiej się zachowują tego typu organiczne szczątki z tamtego okresu. I na początku używam wam dwóch najważniejszych narzędzi garncarskich, z których każdy garncarz najczęściej korzystał, czyli z dłoni lewej oraz prawej.